hej, witam cieplutko na moim kanale i zapraszam Was dzisiaj na test kilkunastogodzinny nowości perfumowej roku 2022 od japońskiej marki Easy Miyake, Drop Dizzy. Jest to nowość, którą prezentowałam Wam na ostatnim odcinku premier perfumowych roku 2022. Jeżeli ktoś jeszcze nie oglądał tego odcinka, a ma ochotę, to zapraszam. Tutaj wysunie się u góry link, jak i tradycyjnie zostawiam wszystkie linki do moich playlist perfumowych w opisie na dole. Tam analizowałam nutki i przedstawiłam kilka innych ciekawych nowości, ale skupmy się właśnie na Easy Miyake. Jest to kompozycja, która naprawdę zaintrygowała mnie, ponieważ w otwarciu, w nutach głowy posiada nuty deszczu. Jeżeli chodzi o nuty deszczu, nie mam w swojej kolekcji perfum ani jednej kompozycji z tą nutką. Również, o ile gdzieś tam dobrze sięgam pamięcią, nigdy nie miałam okazji wąchać żadnego zapachu, który by w sobie zawierał nuty deszczu. Także jestem bardzo ciekawa i bardzo zaintrygowana. Za chwilkę będzie test, naprawdę jestem mega, mega podekscytowana tą kompozycją, ale jeszcze chwilkę, dlatego że zanim przejdziemy do oficjalnego otwarcia Drop Dizzy, jeszcze kilka słów na temat samego deszczu. Żyjąc już kilkanaście lat w kraju, który jest jednym z najbardziej deszczowych krajów na świecie oraz w miasteczku, które jest najbardziej deszczowym miasteczkiem w całej Irlandii, ponieważ jesteśmy położeni w takiej geograficznej depresji i te deszcze dotykają nas częściej, więcej, bardziej. Deszcze to taki, mogę powiedzieć śmiało, nieodłączny towarzysz naszego tutaj życia. A więc te odsłony deszczu są naprawdę przeróżne. Mogłabym nawet i referat o tym napisać. Inaczej pachnie deszcz i po deszczu wiosną, inaczej całkowicie pachnie jesienią, a w ogóle zimą to też również całkiem to są inne odsłony. Także jestem niesamowicie ciekawa, co właśnie miała marka Easy Miyake i perfumiarz no z tego zapachu Ani Ayo. Tutaj ta pani oczywiście się Wam wyświetli, jest to moja też pierwsza styczność nie tylko z nutami deszczu, ale również z tą kompozytorką. Jeżeli chodzi o pozostały skład, to w nutach serca znajdziemy tutaj bez nuty wodne oraz różę damasceńską. Bazą jest tutaj Dreamwood, cedr Virginia oraz Ambrox Super. Także ciekawie się zapowiadam i przechodzimy już do oficjalnego otwarcia, bo ja się naprawdę doczekać nie mogłam. Ale jak zapakowali tutaj ostro. No odkleić nie mogę. No, zabezpieczone jest bardzo dobrze. O, ciężko się dostać do tej kompozycji. Okej, jeszcze mi spada. Dobrze, że nie. Dobrze, że to jeszcze z kartonem, także nic się nie stało i nic się nie potukło. Mamy to. Flakon jest bardzo podobny do linii właśnie Drop, jeżeli chodzi o markę Easy Miyake, tylko różnią się właśnie kolorem płynu. I jak to się obsługuje w ogóle, bo nie mam zielonego pojęcia. Czy coś tu się naciska? Aha, dobra, już wiem, tutaj się naciska, bo takie wgłębienie jest. Okej, przechodzimy do testu, ale dziwnie się trzyma taki flakonik, powiem Wam szczerze. No mam nadzieję, że to jest to. No dobra, próbujemy. Tak, dobra. Naciska się tutaj, to jest takie gumowate. Cała ta otoczka jest z gumy. Wiecie co? Płakać mi się zachciało. Przez 15 lat... O Jezu, jaki to jest cudowny zapach. Przez 15 lat nie miałam okazji wąchać bzu.
nie miałam, ja muszę się uspokoić. Nie miałam okazji wąchać bzu, bo tutaj może i jest, ale jeszcze go nie spotkałam. A tu jest taka piękna odsłona tego bzu. Po prostu jakbym zerwała go dopiero co z drzew i wsadziła do wazonu. Normalnie aż mi się sentymentalnie zrobiło. Wiecie, taka tęsknota właśnie za Polską gdzieś. Przepraszam. Ja to aż za chwilę wrócę, jak się uspokoję. Cóż to były za emocje związane z testem na żywo i moimi pierwszymi wrażeniami kompozycji A Drop Dizzy od Izzy Miyake. Wracam się do Was nie tego samego dnia, ale już po tygodniu. Nie byłam w stanie udźwignąć tej recenzji do końca. Po prostu pojawiał się już później płacz. Rzewny, dodam. Mam nadzieję, że dzisiaj mi pójdzie lepiej, chociaż... Próbowałam już tutaj 4 razy. Zaczynam od nowa. Ten 5. Za każdym razem powtarzam sobie, teraz dasz radę. Teraz już nie będziesz beczeć. Postaram się nie beczeć. Bardzo emocjonalny dla mnie zapach, bardzo sentymentalny, mimo że to nie jest zapach retro, to jest bardzo innowacyjna kompozycja z ogromem świeżości, z ogromem przepięknego bzu i ten bez dla mnie właśnie w tym wydaniu jest tak realistyczny, jakbym po prostu miała go w wazonie. Znam powód tego, wiecie, rozklejenia się. Tak powiedziałam wcześniej, 15 lat nie miałam okazji wąchać tego bzu. Na przestrzeni tego tygodnia dowiedziałam się od mojej koleżanki Ewci, że jest tutaj bez i nawet miała na ogródku. Niestety ja nie spotkałam ani razu przez 15 lat, jak tutaj żyję właśnie w Irlandii. W Polsce mieszkając, co roku ten bez był. To był symbol wiosny, symbol po prostu przepięknego, rodzącego się na nowo życia, budzących się kwiatów, zieleni. Zaraz koło Kąwali to są takie moje dwa zapachy, które uwielbiam, które ewidentnie kojarzą mi się właśnie z wiosną. Gdybym ja miała co roku ten bez tutaj, to może nie aż tak emocjonalnie podchodziłabym do tego zapachu, ale wiecie co, nie miałam. 15 lat to jest kawał czasu, nie miałam okazji wąchać bzu i nagle przy tym teście poczułam to. Wróciła do mnie przeszłość, tęsknota za tą przeszłością. Zaczyna się, mam nadzieję, że jakoś to przetrwam, postaram się przynajmniej, ale powiem Wam, że łatwo nie jest mi tą recenzję nagrywać. Zapach kojarzy mi się ze świętej pamięci babcią. Naprzeciwko okna mojej babci był bez i ja jako nastolatka, jako dziecko zawsze ten bez zrywałam, babcia zawsze szukała jakichś słoiów, szklanek. Babcia jakichś takich typowo wazonów nigdy nie posiadała, także jakiś słój po ogórkach i tak dalej, zawsze gdzieś ten bezlokowała w takich słojach. Pamiętam jedną sytuację, która no ewidentnie kojarzy mi się z tym wspomnieniem, jak zrywałam ten bez i babcia w oknie stała i tak patrzyła na mnie, patrzyła, obserwowała mnie, paliła papierosa przez lufkę wtedy. Popularne albo sporty to były, nie pamiętam, ale moja babcia zawsze z lufką i z tym papierosem. Także taka sytuacja mi się bardzo kojarzy i na ten moment zrobię sobie przerwę i do Was tak wrócę z bardziej takimi technicznymi sprawami. Będzie mi lepiej na pewno nagrywać. Okej, ochłonęłam co nieco po tych wszystkich wrażeniach. W ogóle zastanawiałam się na początku, czy czasem nie wykasuję tego testu na żywo. Nie, że nagram nowy, bo wiecie, wrażenie, pierwsze wrażenie może być tylko jedno, także nie z pierwszym wrażeniem, ale sobie pomyślałam, okej, poużywam sobie tego zapachu i wrócę po prostu za jakiś czas taką recenzją, ale stwierdziłam, że skoro nagrywam te pierwsze wrażenia, dzielę się z Wami moimi pierwszymi wrażeniami i podjęłam się testu na żywo i z nimi jaki, to niech ten test po prostu pójdzie. Jaki pójdzie, taki pójdzie, ale to jestem ja. To są moje wrażenia, moje emocje. Także bardzo emocjonalny dla mnie zapach. To jest po prostu zapach, który przywodzi mi na myśl przepiękne chwile, przepięknych ludzi, przepiękne wspomnienia, ale nie mając możliwości, wiecie, obcowania z zapachem bzu przez tyle lat, no człowiekowi może się zrobić tak troszeczkę sentymentalnie. Jeżeli chodzi o nuty deszczu, nie czuję w tym zapachu deszczu, ale czuję takie powietrze po deszczu.
przepiękne, świeże powietrze po deszczu. Jest to bardzo świeży dla mnie zapach z bazą takiego drewna. Drewno, które jest wilgotne, które jest mokre od tego deszczu. To jest zapach oczywiście bzu przepięknego, naprawdę. Ja tu wyczuwam piękny bez, chociaż moja koleżanka Ewa, której dałam do przetestowania ten zapach, zapytała mi się, czy tam nie ma jaśminu, bo ona wyczuwa w tym zapachu jaśmin. Także widzicie, dwa inne nosy, dwa inne wrażenia. Róża tutaj jest, ale ta róża jest naprawdę bardzo słabiutko wyczuwalna. Może taka delikatna ostrość tej róży gdzieś jest przy powiewach, gdzieś tam przy obrotach, wiecie, jak gdzieś tam na wietrzyk zawie i tak dalej. Gdzieś tam się coś idzie doszukać tej róży, ale bardzo słabiutko, także osoby, które nie przepadają za różą, mogą jej nawet nie wyczuć w tym zapachu. To nie jest też zapach, za którym się przepada. To nie jest zapach, który robi wielkie wow, ale jest jeden z najbardziej ciekawszych zapachów, które poznałam. Tutaj zaraz obok nutek bzu są nuty wodne, które są bardzo charakterystyczne i bardzo wyczuwalne w tym zapachu. W połączeniu z nutami deszczu dają ogrom niesamowitej przestrzenności, uczucie takiej wolności. Kiedyś recenzowałam Zadig & Wolte Vibes of Freedom i ja ten zapach, dokładnie bym tak nazwała, Vibes of Freedom, bo tutaj takie wibracje tej wolności są dla mnie bardzo wyczuwalne. Przez ostatni tydzień nosiłam się z tym zapachem i nie płakałam. Jakby ktoś pomyślał, wiecie, że ja nałożę ten zapach i płaczę. Nie, nie, nie. Ja po prostu, jeżeli zaczynam analizować zapach, zagłębiać się myślami w ten zapach, no to takie rzeczy się dzieją. Ale jak ja sobie go zaaplikuję i sobie noszę, to ja sobie tak noszę, nie zagłębiam się w niego i tak dalej. Jest to zapach, który nie zwali z nóg, nie jest jakiś mega odkrywczy, ale jest to jeden z najpiękniejszych zapachów, jakie poznałam z tych świeżych, z tych takich ozonowych. Cała ta kompozycja dostałaby ode mnie 10 na 10, ale odejmuję jeden punkt, więc dostaję 9 i nie ze względu na zapach, ale tylko i wyłącznie na opakowanie. Jak widzicie, to opakowanie jest no nieustawne totalnie, także jeżeli tak w moim przypadku wszystkie moje perfumy przeniosłam do gablotki i one sobie tutaj pięknie stoją, ja tak patrzę w tą stronę, bo vis-a-vis mam gablotkę, no to już dla mnie taki flakon jest problematyczny. Co innego jak ktoś, wiecie, ma pochowane po szufladach, ja kiedyś też po szufladach miałam flakony schowane, ale w momencie jak przeniosłam wszystkie do gablotki, no to już mi, wiecie, no zależy jednak, żeby te perfumy jakoś ładnie wyeksponować. Także minus za nieustawność, bo po prostu one będą musiały w tej gablotce tak leżeć. Drugi minus to jest za aplikację. Nie za samą aplikację, ale za tą całą obudowę, dlatego że to nawet zakrętką nie mogę nazwać, więc obudowa do tej aplikacji jest badziewna po prostu, to jest wykonanie z gumy. Trochę nie ten tego, no nie pasuje mi absolutnie, wiecie co, ta guma, która tutaj jest do całej tej kompozycji, do piękna tej kompozycji, plus no do ceny. Jednak to nie jest zapach z tej niższej półki cenowej, ale raczej z takiej średniej, więc oczekuje się również od takich zapachów, że one będą miały jakiś swój wygląd, przynajmniej nie badziewny, a tutaj no ta obudowa jest badziewna i na to zwróciła również uwagę w pierwszej kolejności Ewa, która testowała ten zapach. Także może tutaj w kamerze, wiecie, to tak źle nie wygląda, ale na żywo niestety. To już wszystko, jeżeli chodzi o test i pierwsze wrażenia kompozycji Edge of Dizzy od Easy Miyake. Było dużo emocji, było dużo wspomnień, było też troszeczkę płaczu. Ale takie są pierwsze wrażenia, nad tym się nie zapanuje po prostu. Przynajmniej ja tak, wiecie, nie do końca potrafię panować nad niektórymi emocjami i wyszedł ten odcinek jak wyszedł. Dajcie mi koniecznie znać, czy testowaliście już tą kompozycję. Jeżeli nie, to naprawdę polecam. Kompozycja godna uwagi, godna poznania. Jeżeli ktoś zapachy lubi takie właśnie z nutą bzu, z nutą świeżości, takie zapachy zielone, bardzo przestrzenne, to jest idealny kandydat do przetestowania. Dziękuję Wam ślicznie za oglądanie, za obecność. Ja za chwilkę jeszcze dogram sobie haul perfumowy, w którym ten gagatek się również znajdzie. No ale to będzie, wiecie, taka pobieżna
pobieżna wspominka o tym zapachu, także płaczu nie będzie. A tymczasem się z Wami żegnam, dziękuję ślicznie za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Buziaczki, na razie, pa, pa!